Zaczynamy od ćwiczeń bez pałek, które mają na celu ułożenie właściwych ruchów rąk. Rozpoczynamy od dźwignięcia przedramienia. Przedramię ciągnę za sobą nadgarstek i potem pierwsze spada, czyli pierwsze idzie do góry i pierwsze opada. Okay. Teraz klaszczemy, czyli składamy ręce jak do modlitwy porannej. I odrywamy ręce, łokcie idą w bok i ręce odklejają się od siebie od dołu. Łokcie napędzają całą energię uderzenia. Kolejnym ćwiczeniem jest ustawienie ruchu sweep motion, czyli ruchu, który wykonujemy rotując delikatnie nadgarstek, czyli podnosząc rękę, odkręcamy nadgarstek na zewnątrz, uderzając znowu ustawiamy go w pozycji wyjściowej. Tutaj imituje trzymanie pałki. Staramy się robić to tak, żeby płynnym ruchem zmieniać pozycję nadgarstka. Lewa trzyma sposobem tradycyjnym. W przypadku tradycyjnego chwytu ruch idzie bardziej do wewnątrz, czyli w ten sposób. A w przypadku ruchu w jednolitym graniu idzie ruch rotacyjny idzie na zewnątrz. Czyli teraz jednolity chwyt, a teraz chwyt tradycyjny. Kolejnym ćwiczeniem jest wyciąganie pałek spod siebie i uderzanie w pałeczki od góry za pomocą ruchu przedramion w górę i jednocześnie ruchu rotacyjnego nadgarstka. W przypadku chwytu jednolitego wygląda to w ten sposób. W przypadku chwytu tradycyjnego w ten sposób. Teraz jesteśmy już gotowi do tego, aby zagrać akcent low molar. Nie blokujemy przy tym naturalnego ruchu łokcia. Staramy się robić tak, aby cała ręka była rozluźniona. Oczywiście po uderzeniu zatrzymujemy pałkę, chwytając ją palcami w dłoni. Kolejną grupą ćwiczeń są akcenty grane jedną ręką. Zaczynamy od trzech uderzeń. Gramy w ten sposób, aby pierwsze uderzenie było wyprowadzane za pomocą uderzenia molar, stroke. Zaraz po zatrzymaniu pałki, po zmrożeniu pałki nisko, po akcencie, rozluźniamy rękę, czyli tutaj po akcencie od razu jest luz i pozwalamy pałce dwa razy się odbić. Od drugiego uderzenia rozpoczynamy znowu ruch do akcentu. W międzyczasie cały czas odkręcamy, w trakcie trwania uderzeń, odkręcamy nadgarstek, tak aby dążyć już pośrednio do akcentu. I potem zwiększamy tempo. W przypadku zwiększenia tempa możemy ograniczyć ruch w górę i bardziej skupić się na tylko ruchu rotacyjnym nadgarstka. Dzięki temu zaoszczędzimy trochę czasu i będziemy mogli trochę szybciej wykonywać te akcenty. No i teraz to samo w lewej ręce. Gracze używający jednolitego chwytu robią to samo co w prawej, a teraz zagram taki wzór dla graczy używających tradycyjnego chwytu. Tutaj zaczynamy od ruchu
od akcentu za pomocą rotacji. Łokieć w naturalny sposób odchodzi od ciała. Nie blokujemy, nie gramy na sztywnej ręce, tylko pozwalamy, by ramiona, łokieć reagowały na ruchy przedramienia i nadgarstka. I grając, zmierzamy cały czas do środka. Ręka cały czas zawija jakby w kierunku środka. Analogicznie to samo robimy, grając 4 uderzenia. Dwa uderzenia. I 5 uderzeń. Pozwalamy, by pałka swobodnie odbijała się po akcencie. Teraz te same grupy akcentów gramy, przerzucając się ze strony na stronę. Gramy 3 uderzenia z prawej, 3 z lewej. Gramy 4 uderzenia. Teraz 2 uderzenia. Trochę szybciej. I 5 uderzeń. Teraz grupy tych akcentów układamy w uderzenia naprzemienne, czyli 3 uderzenia, 2, 3, raz, 2, 3, gdzie uzupełniamy uderzenia w prawej ręce, grupę 3 uderzeń. Uzupełniamy lewą. I to samo od lewej ręki. Teraz 4 uderzenia. Prawa prowadzi 4 uderzenia. Lewa uzupełnia. I od lewej. Dwa uderzenia. Prawa prowadzi 2.
Lewa ją uzupełnia. To samo od lewej. I 5 uderzeń. Kolejne ćwiczenie to paradiddle. Zaczynamy od single paradiddle, pojedynczy paradiddle. Po uderzeniu prawej ręki tylko downstroke, następuje upstroke z lewej, down up. Po uderzeniu lewej na akcencie następuje upstroke z prawej, down up, down up. Down up, down up. I double paradiddle, czyli podwójny paradiddle. Czwarte uderzenie to jest upstroke z lewej, czyli jest downstroke, up, down, up.